Całe życie słyszałam, że świata nie zmienisz, że kijem Wisły nie zawrócisz. Co? Życie kazano mi się dopasowywać do społeczeństwa. I w pewnym momencie mówię, hola, prr, ja nie jestem jak wszyscy, ja jestem ja. Jest? Super. Cześć kociaki, witam was w nowym roku. Jesteśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym i pomyślałam, że grzechem byłoby nie przedstawić wam pewną bardzo ciekawą osobę. To jest Wiedźma Biebrzańska. Nazwa brzmi tak troszeczkę groźnie, bym powiedziała. Znaczy groźnie dla człowieka, który nie wie, o co chodzi. Wiedźma tak. To jest ta, która wie. A to, co nie wie, tak jak mój Maria znajomy, to niewiasta. Nie mylić z czarownicami, absolutnie. Niewiasta. A jaka jest różnica? Wiedźma i... Wiedźma i czarownica? Czarownica zajmuje się czarami. Wiedźma jest od wiedzy, to jest widząca, często obdarowana pewnymi darami, umiejętnościami, czy jasnowidzenia, czy leczenia, widzenia przyszłości, przeszłości, wnętrza ludzkiego, czy innych rzeczy. Czarownica jest to wiedząca. To były opiekunki społeczności, takie, które miały za zadanie wyopiekować się ludźmi. A czarownica zajmowała się czarami, tak często gdzieś mieszkała poza wsią, bo ludzie bali się czarownic. A wiedźma przekazywała pamięć pokoleń, uczyła nasze dzieci, co było dawniej. My się tutaj poznaliśmy na warsztatach i pani prowadzi warsztaty zrobienia lalka motanka. Tak, tak. To się nazywa? Motanka, czyli lalka dobrych życzeń. Czy można tak wkrótce dla kogoś, kto pierwszy raz coś takiego słyszy, a niestety wiem, że sporo osób będzie słyszało to pierwszy raz. To znaczy, wiesz, motanki generalnie to jest bardzo stary zwyczaj. To jest zwyczaj słowiański. I generalnie jest to lalka dobrych życzeń, czyli na przykład taka, która ma załatwić konkretną sprawę. Nic wspólnego z wodą. Mam kilka przykładów motanek, które jakby ktoś robi ze złą intencją, czyli na zasadzie ukarać kogoś albo coś tam, ale okazało się, że motanka na to nie pozwala. Przestawimy na ciebie. Mogę tak mówić, bo nie wiem, czy pani mówi bohaterem, a to tak patrzę, że nie widzę wcale. Żebyś nie, tak... jest super. Dobra, aż się zagrzałam z tych emocji. No bo chciałam kilka słów odnośnie tego, czyli to jest laleczka, którą robimy z materiału. Jest kilka pewnych zasad. Nagrywa się. Jest kilka pewnych zasad, chciałabym, żebyś powiedziała, bo ja się dopiero teraz dowiedziałam, których nie można używać, czyli nie używamy igły, tak? Tak, nie szyjemy, nie tniemy na motance, robimy ją bardzo starannie, do tego musisz być bardzo skupiona na tym, czego jakby chcesz od motanki. Materiały możemy używać dowolne, ale jeżeli poczujemy, że chcemy wpleść jakąś tam gałązkę, kamyczek, to co czujesz, tak, koralik. Generalnie czuć, jest to najważniejsza rzecz przy robieniu motanki. Generalnie jak są ludzie, jak robią motanki, to są jakieś tam kanony, tak? Mhm. Ja te kanony przedstawiam tylko słownie, nie pokazuję motanki, ponieważ no chyba jestem jedyną osobą w Polsce, która czyta motanki, więc nie mogę ci pokazać swojej motanki, bo wpleciesz ją w siebie, tak? A żeby... A właśnie chciałam poprosić, bo miałaś tam swoje... No, żeby po prostu... No ja wstawię obrazki, pewnie są w internecie, to tak? To jest motanka. Jak to wygląda? Czyli takie coś bardzo słowiańskie bym powiedziała. To jest motanka. Tak, to jest motanka, czyli laleczka. Czas nie ma ograniczenia, tak? Do momentu, aż poczujemy, że już jest gotowe, że jesteśmy zadowoleni. Tak. Chodzi o to, żeby ta motanka ma być najpiękniejsza, jaką jesteś w stanie zrobić. Nie piękniejsza od czyjejś, nie taka piękna jak, tylko patrzysz na nią, może być bardzo prosta, ale stwierdzisz, że jest idealna. Siebie nie okłamiesz. Nawet jak stwierdzisz, moja córka pięknie zarobiła na gniew motanki, zrobiła motankę, podejrzewam, że 3 minuty jej to zajęło. No i mówię, zrobiłaś starannie? Tak. Już nic więcej, ona jest taka idealna? Tak, okej. Poszła, druga w nocy, z bekiem przychodzi, motanka mnie straszy. Mówię, no co, nie chluje ją zrobiłaś, no rozmotaj, zmotaj znowu. Rozmotała, poszła spać, nic się nie dzieje. Wiesz, co jeszcze pomyślałam? Teraz jest nowy rok, jest w zasadzie Sylwester, pierwszy dzień stycznia i ludzie bardzo często robią sobie jakieś planowania, tak? Postanowienia noworoczne i tak dalej, i tak dalej. Ja pomyślałam, że być może ktoś z was wykorzysta taki pomysł, ponieważ no, często piszemy, tak, chciałabym to czy tamto zrealizować, bo taką laleczkę, robiąc taką laleczkę, oprócz tego, że się tam uspokajamy, to też jakiś proces twórczy, tak?
fantastyczna to medytacja. Można wpleść w to jakieś swoje takie noworoczne życzenie, postanowienie. Tak, bo to jest takie... Bo są różne rodzaje tych laleczek. Jedną możemy zrobić jako takie na życzenie konkretne. Zadanica. Zadanica. Jedno bardzo konkretne zadanie. Konkretne. Im konkretniejsze, tym lepiej, bo jak będzie niekonkretnie, to może być dziwnie. Yes! Na warsztatach. Jaki... Warsztaty, to coś, czyli prowadzisz warsztaty tutaj, tak. W tym... Gdzie? Generalnie wszędzie, tak? Bo z motankami jestem w stanie jechać na drugi koniec Europy. Bo to mi się też zdarzało za granicą gdzieś robić warsztaty. Ale tak, jestem w stanie przyjechać na warsztaty, ale też warsztaty robię tu, na przykład w zakładzie Kuwasy. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, bardzo lubię to miejsce, bo jest fantastyczna energia. Robię też w innych miejscach nad Biebrzą, ale też mam miejsce, które nazywa się Stodoła Snów. W tej chwili stodoła snów, a w ciągu kilku lat najprawdopodobniej będzie miejsce w takiej miejscowości Stare Bajki. O, jakie piękne nazwy. I tam będziemy najprawdopodobniej działać. Jest to wszystko w tej chwili na zasadzie w ciągu miesiąca kupuję albo nie. Ale na ten moment na razie kuleszę, przez parę lat jeszcze pewnie i później właśnie kolejne miejsce, gdzie już będziemy mieli dużo miejsca i będziemy działać. Czyli jeżeli ktoś, kto prowadzi na przykład przedszkole czy jakieś grupy tam zajęć dla dzieci, to jest fantastyczna sprawa, tak? Żeby mogłobyś przyjechać na przykład na jakieś zaproszenie, jeżeli tak, ktoś... Tak, bo widzieliśmy, tak. Teraz była masa dzieciaków i to jest super, no, twórcze zajęcie, tak? Wydaje się, że i dla chłopaków, i dla dziewczyn coś, co tworzysz, masz mnóstwo kolorowych tasiemek, tak naprawdę bardzo proste. Bardzo ciekawą rzecz zauważyłam, że nawet bardzo rozkrzyczane dzieciaki po zrobieniu motanek są to milczące. To po prostu jest nas, cisza, nie? Skupienie. Nawet ja miałam pięciolatki. No gdzie pięciolatki? Tak, działa. Tak. Działa już takie. Aczkolwiek wiadomo, że im starsi, tym to jest łatwiejsze dla mnie nawet. Bo ja cały czas moderuję, cały czas jestem, czuję was wszystkich, tak? Cały czas jakby... Kątem. Gdzieś czuję, że coś się dzieje, zaraz zwracam uwagę, tak? Bo to jest potężna energia. Gdy robimy motanki, wydalamy potężną energię. Więc ja cały czas muszę was chronić, przytulać, tak? Żeby nikt tam się do nas nie dobrał i nie skorzystał z tego. Bo to jest moment otwarcia. Ty się otwierasz na to, co robisz. Jest to bardzo ważny akt kreacji. Jest to akt kreacji pod naszą jakąś intencją. Więc że jest ogromny przepływ. I w tym momencie jest to atrakcyjne, jest po prostu, jesteśmy atrakcyjni, tak? Więc ja cały czas jestem jakby troszeczkę zamyślona, jak to się mówi, albo czasami nieruchomieje, no bo cały czas muszę was oglądać, tak? Cały czas muszę was gdzieś tam łapać, żeby wszystko się dobrze działo, tak? Wiem, kiedy motanki się budzą. Też to czuję. Piękne momenty, tak. Bardzo, bardzo fajni ludzie, którzy reagują przy motankach, bo znaczy się podnoszą, nie wiedzą czemu, o! Co? Moja mama teraz przyszła do pokoju, położyła, założyła mi sapatki, puściła bajki, tak zaczęła je otuliła tam, w sensie, że takie dbać zaczęła, no ona chce teraz obejrzeć bajki. Ale ona już wie, co motanka chce. Tak, tak. Tak, już one nawiązały więź. I co ciekawe, to ja wiem, co ona chce, to jest bardzo mocno odczuwalne później przez ludzi. Zobacz, że w tej chwili mama jest wyciszona, że ona nie jest taka energiczna, tylko ona teraz usiadła, jest troskliwa, bo ona w tej chwili dba o swoje marzenia. Ona zrobiła motankę z intencją i teraz to marzenie będzie pamiętować. Wiesz, jaka to jest silna energia? Bo motanka zabrała jej wątpliwości. Niektórzy pytają, no wiara, bo uwierzę. Takie oklepane słowo i często ostatnio wręcz pejoratywne. Wiara to nie jest wierzenie w coś, tylko jest totalny brak wątpliwości. Bez wątpliwości nie ma wiary, a wiara przenosi górę. No dobrze, jeszcze króciutko tylko o tych innych rodzajach, bo różne, tak? Czyli jedna to jest rodzaj, mamy konkretny plan, czy tam życzenie, marzenie, możecie zrobić. Tak, to jest zadanica. Zadanica, czyli wypełnię jakieś wasze zadanie. Następne, jeżeli ktoś podróżuje, tak jak my jesteśmy cały czas w ruchu, to jest taka lalka, która będzie chronić was podczas podróży, tak? Generalnie podróżnica jest to lalka, która ma bezpiecznie sprowadzić do domu, gdyby coś złego się zadziało. Ma zawiniątko takie z ziemią, z miejsca, do którego ma nas bezpiecznie sprowadzać. Czyli do laleczki musimy jakby zrobić też woreczek i tam nakłaść ziemię z tego miejsca, gdzie na przykład mieszkacie, czy gdzie jest was.
nie wiem, albo miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, tak? I zdarza się tak, że nasze życie też jest podróżą, więc jak jakaś będzie zadyma w życiu, potrafi nas ściągnąć do miejsca, gdzie poczujemy się bezpiecznie. Jeszcze są laleczki w parze, tak? Czyli jeżeli na przykład... Nierozłącznie. Tak. Lalki związków. Tak, ja właśnie tak próbowałam zrobić teraz z mężem, tak? Taką laleczkę, no w sensie nie wiem, nie wiedziałam jak, bo nigdy czegoś takiego nie robiłam, ale rozumiem, że to takie intuicyjne, tak? Jak tak, nam dokładnie. Wyjdzie, tak nam wyjdzie. I co, ona czemu służy? Ona jakoś tam... Ona dba o związek. Dba o związek. Tak, o to, żeby związek był nierozerwalny i czysty. Jeszcze ważna rzecz odnośnie pierwszej tej zadanicy, po wykonaniu zadania, czyli jeżeli coś już Wam się spełniło, to co? Lalkę należy zakopać albo spalić. Wcześniej dziękują Ci za naukę, za wykonanie zadania, pożegnać się. Tak jak zresztą zadanica uwielbia prezenty, więc czasami warto jej tam coś dać. Przepiękne przykłady dzisiaj wydziałania zadanic. Właśnie mam flashbacki takie od ludzi. No niektóre to były zaskakujące, bo dziecko chciało psa, a mama totalnie nie i koniec. I mówi, jak to mi coś w głowę wlazło? Mówi, i ja powiedziałam tak. Sama się tak? sobie dziwiłam. Jak mi ktoś kazał to powiedzieć? Zrobię zadanie. Dzieci zdziwione, może zdziwione. Wszyscy zdziwieni, co jest? Ona się zgodziła na psa. Zupełnie z innej beczki, ale nie mogę o tym nie powiedzieć. Pierwsze jak weszłaś na salę, bo nie wiedziałam, kto będzie prowadzić warsztaty, zobaczyłam kobietę, która idzie bosy, bo myślałam, to pewnie jest ta pani. Ale przyszłaś bosą w ogóle tutaj, po śniegu czy... Nie, słuchajcie, generalnie nie mam brązu takiego cały dzień, to tak, chodzę. Chodzisz. Bosą. W tym roku wyjątkowo łaskawie i długo. No był moment, że mówię, możesz, założę buty tego nawet, za, a nie. Jeszcze można, jeszcze. Jakby ktoś przypadkiem nie wiedział i uznał, że to jest dziwne kilka słów na temat, dlaczego trzeba chodzić bosą? O rany boskie, to nie jest tak, że trzeba chodzić bosą. Ja pracuję na bagnie. Ciągle ważę w błoto, w wodę. Robię to wielokrotnie, raz dziennie. Jestem przewodnikiem po Brzeskim Parku Narodowym. Nie tylko, zresztą warsztaty botankowe to jest tylko małe wycinek tego, co robię, bo i warsztaty zielarskie, i robimy łapacze snów, i świece z wosku, i taniec z ogniem, wszystko z tego, co robię. No przecież u nas na Sylwestra zrobię swoje pomykanie z ogniem. W każdym bądź razie, wracając do stóp, wiele razy mi się zdarzyło, w pracy, w sytuacji, gdzie na przykład idąc gdzieś w terenie, wyczułam ciepło. Cofam nogę, a tam na przykład ptasie gniazdo, tak? Albo gdzieś za skronie, pod ziemią, tak, się pod trawą, tam gdzieś czuję, czy ruch, no to cofnę nogę, tak? To oczywiście jest fajne, że mogę więcej jakby życia ocalić. Ale też, no ja się śmieję, ja jestem leniem, tak? Jestem idealny perfekcjonista, czyli jak zakładam buty, to robię to tak, żeby było już, żeby później się nie uwierało, tak, i robię to dokładnie. Wyobraź sobie 5 razy w ciągu 3 godzin, żebym ja buty zdejmowała i zakładała, albo gumowce w lipcu. No nie. Ja myślałam, że teraz powiesz o wielkiej mocy ziemi, że tutaj wychodzimy na postawkę, żeby zasycić tą energię. Tak. Ale wiesz co? Dojdziemy, poczekaj. Po drodze, ja jestem nisko ciśnieniąca. Mam takie ciśnienie, że jak idę do lekarza i badają, to pytają, czy się dobrze czuję. A jak pytam, dlaczego pan pyta, to oni mi odpowiadają, że z takim ciśnieniem, proszę pani, to my na sali operacyjnej wpadamy w panikę, tak? Więc nie, ja mam po prostu czasami 90 na 50. Tak, i ten. Czuję się dobrze, ale jak chodzę bosą, nie odczuwam tego. Aha, o, czyli chodzenie bosą. Tak. Poza tym, odkąd chodzę bosą, podejmowanie decyzji lepiej mi idzie. Tak? Decyzje. Ale jak to tłumaczysz? Wiesz po co? Powiem od strony naukowej. Podobno ostatnio odkryto bakterie, które żyją w glebie, a które wytwarzają enzym odpowiedzialny za likwidację depresji. Więc to tak od strony tak jakby naukowej. A tak, wiesz co? Jestem trochę przekonana. Całe życie słyszałam, że świata nie zmienisz, że kijem Wisły nie zawrócisz, a u ludzi to tak. Tak, że no i więc całe życie kazano mi się dopasowywać do społeczeństwa. I w pewnym momencie mówię, hola, ja nie jestem jak wszyscy, ja jestem ja. I u mnie będą leżeć kamienie i kości na parapetach, tak? Będzie mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Jak chodzę bosą, to kocham. Poza tym jest to takie małe, może trochę gdzieś tam z tyłu głowy taki mały bunt, tak?
Ja nie muszę mieć jak wszystkie balady zawsze z nimi. Więc nie pomyślałam o tym, że to jednak w tym dzisiejszym bardzo przyspieszonym trybie życia po prostu najzwyczajniej w świecie spowalnia. Ponieważ musisz uważać, musisz być czujny, gdzie ty tak kładziesz stopę. I nas... Bez przesady, ale coś no w tym bo jak pierwszy raz ktoś wdaje mnie, ja... No histeria, tak? Na piasku nawet nie mogą przejść, bo na tyle dzisiaj jest jakby rozrywany ten kontakt, że nawet, boże, przecież się budzę, albo tam, no to jest. Wiesz co, to jest takie łamanie stereotypów sobie. Masz, że coś powinnaś, a tu nagle robisz czegoś, co nie powinnaś i to wiesz, twoje ciało na początku aż krzyczy, nie, o matko, nie, ale pochodzisz parę godzin i nagle okazuje się, że w zasadzie nie jest tak źle, a po trzech dniach nawet już nie zauważasz, że jesteś głosowa. Ostatnie pytanie mam. Kiedy w sobie poczułeś, bo... Znaczy, była sobie dziewczynka, pewnie nie wiem, imię. Agnieszka. Agnieszka. I kiedy Agnieszka tak poczuła, że już teraz nie jestem Agnieszka, tylko Wiedźma Biebrzańska. Wiesz co, sama Wiedźma Biebrzańska to się wzięło tak totalnie z żartu, bo panowie z telewizji mnie tak nazwał. Pan z telewizji mnie tak nazwał. Kamerzysta. I się przykleiło. Tak, i się przykleiło. Gdzieś tam łosie i wyciągnęłam na czysty teren, bo mu stały na łoś w krzakach, a on nie mógł nagrywać, więc łoś szedł za mną. No i pan stwierdził, że Wiedźma, ale Wiedźma. No to już się zaczęło, tak? Ale tak naprawdę to zrozumiałam po zdrowym łomocie zabrania do życia. Już nie zostało mi nic, ani honoru, godności, nic. Nie miałam już wam, tylko ja. I wtedy jak się wstaje, to już się nic nie ruszy. No jednak trzeba przyjąć. No, wiesz co? Chyba, że bierzesz przykład mądrości. A kto wie, że przyjmuje? Trzeba, wiesz. Trzeba jednak na to dno musi się tak, ten mur na ciebie zwalić, wiesz, musisz być podgrzewana, żeby się móc narodzić, tak? Ja się tak boję, tam podgrzewania cały czas go tak odsuwam, ale wiem, że też tak musisz to wiedzieć, że tak, już się uderzyć. Po prostu musi się stać coś, co w twoim mniemaniu jest końcem świata. Coś, czego nie jesteś w stanie przejść. Ale na własną wolę nikt tego nie chce, nie? Przeżyć. Ale kto by chciał? Czyli to samo się jakoś stanie w odpowiednim czasie, nie? Ewentualnie zdążę ci po prostu wiedzieć, że już ci nic nie ruszy. Że nic złego nie może się stać. Po prostu nic złego się nie może stać. Stracisz dom, nie ma sprawy. Spoko, najwyżej tak będę miała ładniejszy, w lepszym miejscu albo potrzebniejszy, tak? Ktoś odejdzie z rodziny i zawsze tak miało być, tak? Dla niego jest to obojętne. Od tego momentu już jest szczęśliwy, jest super, tak? A to tylko w tobie. Czyli to nastąpił ciebie taki moment przez jakiś kryzys, przez jakieś doświadczenie, tak? Że straciło i już wszystko było jedno. Tak. I nagle wtedy to nie jest tak naprawdę koniec, tylko początek, nie, tak? Dokładnie. I nagle okazuje się, że było strasznie tak naprawdę. W zasadzie to nic strasznego nie było. Yeah. Ojejku. Także kochani, jeżeli coś takiego przechodzicie, czy... To wiecie, że to tylko... Dobry początek. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję ci serdecznie, że się zgodziłaś. Serdecznie. Uwielbiam kolczyki, mam całą firankę powieszoną, słuchaj. Tak? 1000 kolczyków. Nie wszystkie kompletne, ale lubię nosić nasze różne.